Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wrócimy sobie do naszej przygody w świecie Atom RPG. Ostatnim razem zakończyliśmy robiąc sobie mały obchód po Otradnoje i rozmawiając z większością mieszkańców, jak się zdaje, chyba już właściwie prawie ze wszystkimi. Teraz chciałbym się wrócić do sklepikarza i zobaczyć, co on będzie miał do powiedzenia, bo jak się okazuje, jest tutaj dość nowym mieszkańcem, może nie powiedział mi wszystkiego. Rozejrzę się jeszcze tylko po tym budynku, bo tu może być coś ciekawego. Tu jest co to? Jakaś reklama napoju z astronautą. Cokolwiek to jest. Okej, okay. O, jest tam puszka. Mogę ją teoretycznie wziąć, a praktycznie pewnie się obrazi, nie? Spróbujmy. Bo się zorientowałem, że tu jest następny ten. Następna strona z zapisami. To nie tylko tę puszkę mógłbym wziąć. Przyjacielska porada, wszyscy oskarżeni o kradzież zostaną łomot. Okej, czyli nie za bardzo możemy mu stąd zabierać. Czytaj 91. Aj! To sobie złą stronę wybrałem. Okej, dobra, nieważne. Dobra, porozmawiajmy z nim. Witam ponownie w moim sklepie, mówi Yashin. Moje towary są wszystkie takiej samej wysokiej jakości, a ceny przystępne. Wybieraj, kupuj. Coś mi stanęło w gardle, przepraszam. Chcę zadać kilka pytań. Kupiec wygląda na nieco rozczarowanego, ale utrzymuje na twarzy uśmiech. Na wypadek, jeśli jednak zdecydujesz się coś kupić. Jak idzie handel? Nie narzekam, odpowiada Yashin. Wiesz, broń w naszej okolicy to dobra rzecz, a co najważniejsze, niezbędna. Można oczywiście i z jakimś majchrem biegać, ale na jak długo takiemu turyście podróżnikowi to starczy? Odpowiadam. Albo do najbliższej restauracji, gdzie go pijani farmerzy łopatami zabiją, albo do najbliższego rowu, gdzie go stado dzikich psów zje. A co trzeba zrobić, aby do tego nie doszło? Kupić dobrą broń. A gdzie można ją kupić? Tylko u mnie. Oto taka prosta arytmetyka. Dobra. Opowiedz mi o sobie. Cóż o mnie powiedzieć? Zanim przyjechałem do tej wioski, mieszkałem i pracowałem w dużym mieście, na południe stąd. Wiesz, krasnoznamionnym. To jest duże miasto, prawdopodobnie regionalne centrum. Ludzi tam może. Życie toczy się pełną parą. Potem zdecydowałem się świeżym powietrzem pooddychać i przeniosłem się tutaj. Czujesz żal w jego głosie? On wyraźnie nie mówi ci całej historii. Dobra, to spróbujmy go przekazać. Przekonać go spróbujmy. Czegoś ty, bracie, mi nie mówisz. Podziel się problemem, może będę w stanie pomóc. I udało się. Ile linie się nie zwijać? Jest chyba jakiś błąd w tłumaczeniu? No dobra, nie ma co ukrywać. Byłem bardzo wielkim człowiekiem w krasnoznamionnym. Handlowałem bronią, prowiantem, alkoholem, tytoniem. Było w sumie zawsze. Miałem magazyny w granicach miasta, gdzie byłem w izbie handlowej. Nawet miałem rodzinę, żonę, syna. Handlarz patrzy na ciebie, a jego wzrok utkwiony jest w przeszłości. Tak, tak, kontynuuje Yashin. U wielkich ludzi zawsze dużo wrogów. I u mnie nie było inaczej. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że w ciągu miesiąca w moich magazynach wybuchł pożar, moje karawany zostały okradzione przez najeźdźców, a złodzieje próbowali dostać się do mojego domu. A to jeszcze nie koniec problemów. Moi pracownicy, kontynuuję, zaczęli pod różnymi pretekstami odchodzić. Strażnicy nie chcieli ochraniać moich karawan. Kilka bardzo ważnych kontraktów nie powiodło się. To wszystko wygląda tak, jakby ktoś specjalnie wybrał mnie i mój biznes na swój cel. Wszystko działo się, jakby chcieli mnie zniszczyć. Oczywiście próbowałem zorientować się w sytuacji, kontynuuje Yashin. Wynająłem detektywów, ale ktokolwiek stał za tą całą operacją był zbyt przebiegły i nie można było znaleźć żadnych śladów. W rezultacie zacząłem pić. Żona odeszła, zabrała syna i ja ją rozumiem. No właśnie, a potem ktoś napisał na mnie oszczerstwo, że niby rozkładam się moralnie, hańbiąc izbę handlową krasnoznamionnego, kontaktuję się z elementami aspołecznymi i tym podobne. Szybko przegłosowali i wypędzili mnie z miasta. Teraz jestem tu. Dopiero niedawno stanąłem na nogi. Jest ktoś, kogo podejrzewa, że to wszystko? Mógł być ktokolwiek, odpowiada Yashin. Mówię ci, u wielkich ludzi zawsze dużo wrogów.
nie, nie słuchaj mnie. Co ja wyprawiam? Klientowi opowiadam swoje życiowe trudności. Bardzo nieprofesjonalnie. Androwiec niezręcznie kaszle i wygładza obszycie swojej zakurzonej marynarki. Czekaj, może ja mogę ci jakoś pomóc? A no cóż, możliwe, mówi Yashin. Ja widzę, że nie jesteś głupi. Rozumiesz ludzi. Może jeśli droga doprowadzi cię do krasnoznamionnego, mógłbyś poprosić, aby przyjęli mnie z powrotem do izby handlowej? A to powietrze tu oczywiście czystsze, ludzie sympatyczni, ale handlowanie wyłącznie z wiejską milicją i wszelkiego rodzaju oszustami, i to nie jest o tobie, jest dość męczące. Płacenia upokarzającego haraczu lokalnym drobnym organom przestępczym mam już dość. Okej, postaram się rozwiązać twój problem, kiedy będę w Krasnoznamionnym. Świetnie, ucieszył się Yashin. Znaczy, tak, budynek izby handlowej znajduje się w samym centrum miasta. Budynek duży, murowany, powiedziałbym nawet monumentalny. W skrócie, nie przegapisz go. W nim znajdziesz handlarza o imieniu Aleksander Sablin. Był moim przyjacielem i do końca mi pomagał. Jedyny, który się nie odwrócił. Porozmawiaj z nim, on musi jakoś pomóc, jestem tego pewien. Yashin chwyta twoją mapę i stawia na niej zgrabny krzyżyk w miejscu, gdzie zapewne znajduje się Krasnoznamionny. O, super. Dobrze, czyli mam pojechać do Krasnoznamionnego, znaleźć izbę handlową i pogadać z jakimś obywatelem o nazwisku Sablin. Okej. W porządku. Dziennik został zaktualizowany podobno. Nie widzę, co cię tak jest. Kupiec w Otradnoje został kiedyś wyrobiony i wygnany z Krasnoznamionnego. Dobrze. Zadać kilka pytań. Czym żyje wieś? Marzeniami i nadziejami, odpowiada Yashin. Poważnie, uważam, że to miejsce ma ogromny potencjał. Można by tu zorganizować 5-latkę, przywieźć materiałów budowlanych. To był gigant metalurgii, węglowy gigant przemysłowy. Miasto miało setki tysięcy mieszkańców. No, z jednej strony wszystkiemu przeszkadza lokalny kryminalista, ale z drugiej strony ludność, ludzie oczywiście są mili, ale jest im zbyt ciężko. Kopią ziemię od świtu do świtu i boją się patrzeć na gwiazdy. Żadnej komercyjnej żyły. A jakieś plotki? U mnie krewny karawany prowadzi, od samego czerwonego partyzanta aż do chruszczowskiej celiny. On mi powiedział, że w opuszczonym miasteczku, które znajduje się na drodze, jakieś dziwne anomalie się pojawiły. Okej, to słyszeliśmy o tym. Dobrze. Zobaczmy jeszcze na barter, co on tam ma ciekawego. Czekajcie, może jak zgodziłem mu się pomóc, to teraz mi powie, że nie da mi zniżki. Ale może jak mu pomogę, to wtedy dostanę od niego zniżkę. Jestem zainteresowany kupnem... O tak, kuli do samopała mógłbym kupić. One kosztują 3 ruble. A to jest jedna kula. Ale proch mógłbym kupić za 139 rubli, 4 razy proch. Czy ja mam co za to przehandlować? No, same ruble mam, ale czy ja wiem, czy chcę to robić? Tego złotego orzecha bym sobie zostawił może. Ten majcher, on jest mi właściwie niepotrzebny. Tu wszystko się wydaje potrzebne, tak babcinej chusty może bym nie potrzebował. To tak strzelam w ciemno trochę. Sól. Używają do konserwacji żywności, to jedno mógłbym sprzedać. Puszkowane mięso to może nie. Butelka wody, ta butelka, może te puste butelki bym sprzedał, 38 rubli dopiero, troszeczkę mało, no dobra, powiedzmy, że dołożę tę setkę, co została, 101 dokładnie, zrobimy handel i teraz tak, zapisalibyśmy grę. 0-1, ok, wolne miejsce, dobra. Teraz weszlibyśmy sobie w rzemiosło i spróbowali zrobić kulę do samopału, tylko że to jest szansa średnia. Wytwórz. Ok, udało się. Zapiszmy za tę grę. Nie chciałbym tracić materiałów, nie? Wiecie jak jest. No właśnie, nie udało się. To jednak te materiały tutaj mogą być cenne, wolałbym ich nie marnować. Okej, udało się. Tych kul trochę robisz, mam 20, spoko.
Czyli za jeden raz wychodzi mi 10. Całkiem nieźle. Okej, okay, skończyły mi się. Złom mi się skończył. No to dobra, to dokończymy kiedy indziej. W ogóle to od kiedy podnieśliśmy sobie przez te. Dostaliśmy podniesienie do umiejętności walki wręcz, to teraz mamy mocne uderzenie. To zupełnie jak w Falloutie. Okej. Okay. Z tym bym jeszcze zagadał. Ale wydaje mi się, że on. Przepraszam, nie będzie miał nic nowego. Jak leci, tak sobie mam ochotę się przejść, a to już mój trzeci dzień na służbie, ciężko. No tak, kolego, słuchaj, byłoby bardzo miło z twojej strony, gdybyś mi przyniósł butelkę piwa z karczmy. Tylko błagam, cicho, żeby nikt nie widział. Nam tu na wachcie alkoholu pić nie wolno, sam rozumiesz. Dobra, teraz jedno mnie ciekawi, bo i sprawdzę to od razu. Pewnie mógłbym go wsypać do Kowaliewa, nie? Towarzyszko, ja przypominam, że... O! Przypominam, że mi nie zapłaciłeś. O, to pominąłem. Kowaliew klepie się w czoło. Zapomniałem, odpowiada. Kowalew, no w sumie, okej. Okay. Proszę, nie myślcie sobie, że zrobiłem to specjalnie. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Dowiedzieliście się całej prawdy i wszystko mi przekazaliście, mimo że mieliście powody, żeby tego nie robić. Trzymajcie, za sprawne wykonanie roboty, 250 rubli. Jestem dobrym człowiekiem i płacę za dobrą pracę. Okej. Nie widzę innej możliwości, mu odpowiedzmy. Nikt nie powinien ukrywać prawdy, nawet jeśli boli. Nawet jeśli narobisz sobie przy tym wrogów. Nawet jeśli przypłacisz życiem. Tak, to prawda, odpowiada Kowalew. Jak szła ta stara piosenka? Ta piosenka, co prawdę ci powie? A, nieważne, macie tu coś jeszcze, zasłużyliście i jeszcze raz dziękuję. Okej, okay, czyli jeszcze mamy dodatkowe 75 rubli, czyli 325 rubli zarobiliśmy. Czy ja mogę nakablować na niego, jakby ci to powiedzieć? Chcę zgłosić, że strażnik południowej bramy pije na służbie, tak myślałem, że mogę to zgłosić. Ale nie będziemy tego robić, nie. Pójdziemy, przyniesiemy piwo normalnie, jak ludzie. Chłop się potrzebuje napić, to niech się napije. Barter. Piwo. 67 rubli za 5. Już myślałem, że za pojedyncze. Okej, 14 rubli, to nie jest tak dużo. Co byśmy mogli sprzedać za 14 rubli? Ten Meicher. Ja go używać raczej nie będę. On jest za 9 rubli. Dobra, to tam 5 możemy dorzucić, nic się nie stanie. Handel, okej. Okay. Pójdźmy mu od razu oddać to piwo. I dalej, pójdę do domku, bo podnieśliśmy o 10 otwieranie zamków ostatnio, więc chciałbym zobaczyć, czy to pomoże w otwarciu sejfu. Podejrzewam, że nie, ale i tak chciałbym zobaczyć, a później jeszcze raz pójdę do tego gościa od gry w kości. Jeszcze z nim w kości nie zagrałem, to jest ostatnia rzecz chyba, którą tutaj mogę zrobić. No tak mi się wydaje, przynajmniej na razie. Widzisz silnego mężczyznę? Okej, to już wszystko wiemy. Masz, trzymaj piwo zgodnie z zamówieniem. Strażnik wyrywa butelkę i łapczywie próbuje pić. Robi kilka potężnych łychów i chowa sobie butelkę z resztkami piwa za pazuchę. Dzięki, kolego. Jesteś naszym dobrym przyjacielem. Masz tu za fatygę. Okej, dostaliśmy 3 ruble. Nie zwróciło się, ale w porządku. Dobra. A mogę sobie filtrować te zadania, spoko. Radno je, tylko pokażmy. Przynieś książkę barmanowi. No to z krasnoznamionnego jest ta książka. Okej, okay, to chodźmy jeszcze raz do tego domku, potem do tego gościa, tam co sam mieszka, w tym małym obozie. Spróbujemy zagrać z nim w kości, a potem chyba będzie się trzeba powoli wybierać w stronę tego obozu bandytów. Tam to coś czuję, że będzie ciężko, ale spróbować trzeba. Wczoraj już tu nie powinno być. Go ostatnio wytępiliśmy, tak jest. Dobra, spróbujmy to otworzyć teraz. Porażka! Okej, okay. Czyli nie jest tak, że cokolwiek nie robię, to self się nie poddaje jak ostatnio, tylko porażka, więc możliwe, że teraz mi się uda otworzyć za którymś razem. Dobra, to może wrócę do was, jak uda mi się go otworzyć. Popróbuję tak maksymalnie kilka minut i zobaczymy, czy się uda, czy nie. No dobra, moi drodzy, spróbowałem tak kilkadziesiąt razy i się niestety nie udało, więc wnioskuję, że już jesteśmy w tym miejscu, w którym minimalna wartość otwierania zamków jest spełniona, żeby spróbować to zrobić, ale jeszcze jest na tyle niska, że procent
powodzenia, szansa na powodzenie jest ekstremalnie niska. Zatem jak następnym razem ja sobie zaktualizuję w arkuszu, że już można i że trzeba jeszcze doładować do otwierania zamków i spróbuję to zrobić po następnym poziomie. Dodamy kilka punktów, przyjdziemy i spróbujemy jeszcze raz zapewne. Okej, okay, teraz z tym staruszkiem jeszcze w kości zagrać. Chcesz zagrać w kości? Jasne, możesz obstawić 5, 10 lub 20 rubli. Co o tym myślisz? Jolo, stawiam 20. Zasady są banalnie proste. Kto ma wyższy wynik rzutu, wygrywa. Tak, jasne. Wiem, że to jak kamień, papier, nożyce, tylko że z kośćmi. To poważna gra. Mężczyzna wyciąga małą drewnianą deseczkę. Klękacie przy niej i rzucacie na zmianę kośćmi. Zasady są proste, a zwycięzca to... Porażka, okej. Okay. Zagrajmy jeszcze, spróbujemy wygrać. Tylko może spróbujmy wygrać tak, żeby nie tracić tych pieniędzy. Wiem, nie każdemu się to musi podobać, ale hej. Gram pierwszy raz w tę grę i gramy na wysokim poziomie trudności, więc trzeba naginać nieco zasady. Remis, o! Sukces, dobra, o to chodziło. Zdobyłeś 50 punktów doświadczenia? Wow. Twój przeciwnik strzela palcami i wręcza ci wygraną. Patrzy na ciebie pytającym wzrokiem, jakby liczył na rewanż. Okej, okay, ciekawe, czy za drugim razem jak wygram, to też dostanę te punkty doświadczenia. Zobaczmy. Okej, okay, tym razem się nie udało. Ciekawe, jak bardzo można to wykorzystywać. Remis. Porażka, kurde. A tu widocznie nie jest wysoki hazard potrzebny, żeby... Mamy taką umiejętność jak hazard, prawda? Tak. Ja mam na poziomie 8, więc widocznie nie jest tutaj bardzo wysoki hazard potrzebny, żeby sobie całkiem z nim dobrze radzić. Porażka, niestety. Dobra, spróbuję kilka razy sobie to zrobić i zobaczymy, ile razy będę w stanie zdobywać doświadczenie w ten sposób. Okej. Okay. Moi drodzy. Za pierwszym razem po prostu spamowałem jeden, żeby zobaczyć, jak długo będę w stanie grać i dużo razy przegrałem, więc on zdobywał moją gotówkę. Tym samym byłem w stanie więcej razy wygrać i zszedłem, za każdym razem doświadczenie obniżało się o połowę. 25, 12, 6, 3, 1 i później już 0. Natomiast teraz zdarzyło mi się dwa razy pod rząd wygrać, dostałem 6 punktów doświadczenia, najpierw dostałem 25, tak, 25, potem od razu 6 i teraz już nie możemy grać, bo on mówi, że nie ma już wolnej gotówki, więc innym razem. Zostało mu 15 rubli, to nie za dużo. Ma też herbatę. Okej, okay. Czy mogę zadać kilka pytań? To już, nie, już go wszystko, o wszystko go pytałem. No dobrze, zdobyliśmy raptem troszeczkę punktów doświadczenia, niewiele. I co? Zerknijmy w nasze zadania. Mamy tak otradno, już wiemy. Krasnoznamionne. Fabryka. O infiltrację gangu. Okej. Okay. Pytanie, czy lepiej iść od razu do tej fabryki, czy do krasnoznamionnego? Pewnie jeszcze sobie nie poradzimy z żadną infiltracją, chociaż gdybyśmy byli się w stanie wkupić w ich łaski, to pewnie byśmy sobie poradzili. Zobaczymy, jak to będzie. Wyjdziemy... Teraz w ogóle co za krąg tutaj jest? Ciekawa konstrukcja. Zobaczymy. Pójdziemy i zobaczymy, co nam się uda osiągnąć. Zapiszmy grę przed wyjściem. Nie wiem, jak wygląda tej podróż po mapie. Okej, tu jest opuszczona A to taka jest mapa i normalnie się po niej chodzi. Ej, ale super rozwiązanie. Okej, okay, mogę ją jakoś oddalić bardziej? Bardziej już się nie da. Mapa włączyć. O, dobra, o to mi chodziło. I teraz tak, bunkier 317 jest tam. To jest jeden z naszych celów podróży. Krasnoznamienny jest dalej, więc opuszczona fabryka zdaje się być pierwsza na naszej trasie, więc tam pójdziemy. I tutaj mogą się przytrafić jakieś losowe zdarzenia, rozumiem. A jak podejdę do tej ciężarówki, to co się stanie? Ej, fajne to jest zrobione. Podobnie jest chyba w Wastelandzie? Coś takiego mi się kojarzy. Znajdujesz ślady zwierzyny. Lokalne zwierzęta prawdopodobnie chodzą tędy do wodopoju. Chcesz zapolować?
Szansa 27%, a spróbujmy. Porażka. No trudno. O, o, samochód, wejdź. Co tu się dzieje? Coś się dzieje, dobra, zapiszmy grę. O, mogę samochód tworzyć. Bagażnik, dobra, to sprawdzamy. Co tu mamy, pustą butelkę, no to pewnie, że biorę. Złom i co? Przedwojenna wódka, to się sprzeda na bank. Ile mam jeszcze udźwigu? Nie wiem, gdzie rzucić okiem. A tu, jeszcze 20 kilo udźwignę, okej. Okay. Będę musiał posprzedawać trochę rzeczy, jak wrócę do Otradnoja. Co tutaj jeszcze możemy? Tam jest jakieś ciało, jakiś trup tu leży. To jest ta ciężarówka, co ją było widać na mapie. Okej, okay, tu może być coś więcej niż to ciało i ten samochód, ale to jest malutka plansza, więc się rozejrzymy. Stary but. Nawet najgorszy menel nie założyłby takiego buta. Zostawimy go. Pytanie, czy to nie jest jakiś, na przykład ten ziomek, chociaż nie, to już jest czaszka na wierzchu, tutaj dobrze widzę? Tak. Może to jest ten ziomek, co mówili mi w wiosce, że gdzieś poszedł i już nie wrócił. Czy coś tam milionerem został? Jak to było? Rozejrzyjmy się tutaj, o właśnie, dookoła. Co to jest za dziupla w drzewie? To miejsce ma jakąś dziwną atmosferę. Ciekawe, jak stare jest to drzewo. Użyj. Drzewo z ogromną dziuplą. Informacje. Suche drzewo. Ciekawe, czego mogę na nim użyć. Nie mam chyba żadnej zapalniczki ani nic takiego. Ale czegoś na bank mogę tu użyć. O, pytanie czego? Nie mogę tego zbadać w żaden sposób. A tu? Tu nie ma dziupli. No nic, rozglądamy się dalej. Ale chyba to wszystko. Bagażnik ciężarówki. Znaczy bagażnik samochodu, ten trup i ta ciężarówka i ta dziupla. Pytanie, co z tą dziuplą? Teoretycznie mógłbym sobie to zapisać w notatniku i postaram się to zrobić. A może wy też mi w komentarzach powiecie, czy to w ogóle jest sens na to zwracać uwagę. I pamiętać o tym, żeby to wrócić. Dobra, chodźmy do opuszczonej fabryki. Szczęście nie mieliśmy jeszcze żadnego hardkorowego spotkania na mapie świata. Zobaczmy, co z tą fabryką. Dobrze, co my tu mamy? Tu jest wejście. Pewnie, żeby się w ogóle spoufalić z bandytami, jeśli by była taka opcja, to będzie trzeba dla nich jakieś zadania powykonywać. To mi, śmierdzi mi to czymś takim. Jest jakaś rzeka, która jest bardzo mocno zanieczyszczona. Tu jest inne wejście albo przejście dalej. Ciężko powiedzieć. Wow, duża ta plansza. A gdzie obóz rzeczywisty? Bo tu jest. Dobra. No to tutaj się kierujemy. Jest jakiś budynek jeszcze po drodze. Gród. Drut. I drut. Czy tam kabel, no. Kolejny kabel. I kolejny kabel, dobra. Ci pyłki tu latają, czy co, o co chodzi? Strasznie je w nosie korci. Okej. Okay. No dobra, chyba trzeba porozmawiać z tym gościem, co obstawia wejście do obozu. Sprawdźmy to, tylko zapiszemy grę. Przed tobą stoi ponury, krótko ostrzyżony mężczyzna w czarnej pikowanej kurtce. Na twój widok spluwa w ziemię, poprawia uchwyt na karabinie i rzuca ci zimne spojrzenie. Czerwona kulka chyba oznacza, że jest wrogo nastawiony, nie jestem pewien. Hej kolego, cóż to cię sprowadza do tej głuszy? Wędrowałem tu i tam, tak właśnie natknąłem się na to miejsce.
Podróżnik, co? Pyta bandyta. Prawdziwy znawca dziczy, co? Czemuś tu jest, o wielki koczowniku. Gadaj no, teraz. Pokaż mu paszport złodzieja. Czy ten kawałek papieru coś ci mówi? Mężczyzna ogląda paszport z zainteresowaniem i chrząka. W końcu rozluźnia uchwyt na karabinie, rozgląda się i robi kilka kroków w twoim kierunku. Masz paszport złodzieja, jak widzę. To się robi ciekawie. Gdzieś go dostał, w krasnoznamionnym? No jasne, gdzieś by indziej. Pewnie się teraz okaże, że tam nie rozdają. Te paszporty są robione tylko przez tych łachmytów z wielkiego miasta. Niespecjalnie ich szanuję, szczególnie, że nasza banda nie jest częścią ich przestępczego świata. W takim razie, gdzie przynależycie? My? Pyta bandyta. Jesteśmy najbliższym odpowiednikiem lokalnej siły policyjnej. Nasz szef, Dan, już prowadzi rozmowy z Izbą Handlową Krasnoznamionnego, aby uznali nas za oficjalną formację bojową w tym regionie. O! To nie brzmi wcale jak bandyci w takim razie. Bronimy północnych obrzeży, kapujesz? Wkrótce nie będziemy już musieli plądrować domów tutejszych mieszkańców. Będziemy ich opodatkowywać, tak oficjalnie i w ogóle. Żaden byle dureń nie będzie mógł wtedy do nas dołączyć. Myślę, że ktoś z przeszłością kryminalną będzie dla ciebie idealny. Mężczyzna patrzy na ciebie, uśmiechając się głupawo. Patrz no, jak się szarpiesz. Ja sobie tylko z ciebie robię. Twarde skurwysyny takie jak ty zawsze się nam przydadzą. Udajmy, że przyznałem ci amnestię. To co z pracą? To nie moja sprawka. Idź z tym do Dana. Denis Denisowicz, nasz szef, ma biuro w tym małym budynku za mną. Powiedz, że przysyła cię Kosoj. Może dostaniesz jakąś robotę. Okej, a mogę o coś zapytać? Pewnie, czemu nie? Jak tam życie? Mężczyzna uśmiecha się i drapie po głowie. Cóż, stoję tutaj, trzymając straż nad obozem. Mamy w miarę świeże powietrze w tej okolicy, zarówno w dzień, jak i w noc. A powiesz mi coś o sobie? Ksywę mam Kosoń, pracuję dla Dana. Robiłem to jeszcze przed wojną, po tym jak wydostałem się z izby dla nieletnich. W sumie przykra historia, jakby się zastanowić. Opowiedz mi o Danie. Świetny gość. Może nie jakiś wysoko rankujący złodziej, ale ma wizję, wiesz? Plan dla nas wszystkich. Okej, a coś o tym miejscu mi powiesz? To jakaś stara, rozpadająca się fabryka, mówi Kosoj. Cholera wie, co tu niegdyś produkowano. Cegły, jak sądzę. Teraz jest to nasza baza operacji. Odpoczywamy tutaj, ilekroć nie jesteśmy zajęci heroicznymi próbami chronienia ludzi z wioski przed różnego rodzaju bezprawiem. No, sami przy okazji ich plądrujecie. No, okej, porządku. To jest, wiadomo, jaki świat. Takie zasady. Mogę o coś jeszcze zapytać? Co słychać w okolicy? Plotka głosi, że organizacja Atom naprawdę istnieje. No, tak się składa, że... Co? Nie, wcale nie istnieje. Nie. Zawsze uważałem, że tylko wariaci w to wierzą, aż tu jednego dnia zaobserwowałem przez lornetkę, jak przez Otradnoje potężny oddział przeszedł. Nie byli to bandyci i na pewno nie przyszli z Krasnoznamionnego. Cholera wie skąd byli. Zastanawiające. To jest ten oddział, którego szukamy najpewniej. Dobra, lepiej już pójdę. Byku, dzięki, że mnie puściłeś. Zaraz się tu rozejrzymy po tym. W tym małym domku, czyli gdzie jest ten Dan? Gdzieś tu będzie, tylko pytanie gdzie dokładnie. Ja coś tu mogę splądrować takiego na wierzchu, co jest? Tu jest w ogóle domek, może tutaj właśnie jest Dan. Bardzo możliwe, zapiszmy grę. Tu jest jakiś ziomek i jakiś drugi ziomek. Widzisz wysokiego, silnego mężczyznę koło 40. Jest uzbrojony i ubrany jak reszta jego towarzyszy w obozie bandytów, ale wyróżnia go jeden mały szczegół. Na rękawie jego grubej kurtki widnieje opalony nieśmiertelnik z grupą krwi. Z pewnością pochodzi z jakiegoś munduru. Widząc, że podchodzisz do niego, mężczyzna spogląda na ciebie, jakby oceniał twoją wartość. Jeśli czegoś chcesz, lepiej porozmawiaj z moim szefem, odzywa się mężczyzna. Okej. Okay. I on z nami nie będzie rozmawiał. Charyzma nas nie puściła, żeby z nim porozmawiać. No i niech będzie. Gitara tu jest. Co tu jest? Portret
chłopa z wąsami. Nic szczególnego. Tu jakieś zdjęcie półnagiej baby. Okej. Okay. Przed tobą stoi wysoki mężczyzna w zakurzonym garniturze i ze skórzaną kaburą na pasku. Wyróżnia się wyraźnie... Ej, to jest jego portret na ścianie. Ty, to jest jego zdjęcie. Wyróżnia się wyraźnie od reszty mieszkańców dawnej fabryki. Stoi wyprostowany, a jego twarz zdobi zgrabna fryzura i wytrwałe, bystre oczy. Na twój widok mężczyzna poprawia krawat i wymawia pewnym siebie ochrypłym głosem. Słucham. Ty jesteś Denis Denisowicz? Tak, a ty kim jesteś? Proszę, podaj prawdziwe imię. Denis Denisowicz gładzi swoje wąsy, patrząc ci prosto w oczy. Czujesz się nieswojo. Wydaje się przewiercać twoją duszę swoim zimnym spojrzeniem. Jestem Szymon. Herszt kiwa głową, po czym wyjmuje z kieszeni kurtki mały notatnik i zapisuje w nim twoje imię kawałkiem ołówka. Chowa potem notatnik i znów zwraca na ciebie swój wzrok, wyraźnie czekając, aż będziesz kontynuować. Kosoj mnie tu skierował, chodzi o robotę. Rozumiem. A czemuż to Kosoj uznał cię za dobrego kandydata? Pyta Dan. Rozglądamy się za bardzo konkretnym rodzajem ludzi. No cóż, ja mam paszport złodzieja. Ty jesteś jednym z nich? W porządku. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Szukasz pracy? Pyta Dan. Tak, i możesz mi pomóc? Praca, praca, praca. Mam dla ciebie zadanie, mówi Dan, a może raczej test. Wejdź do głównego budynku, tego, którego używamy jako koszarów. Rozejrzyj się za zamkniętymi drzwiami chronionymi przez dwójkę strażników. Zagadaj do tego, który zwie się Szyszak. On da ci resztę instrukcji. Kiwnij głową w milczeniu. Człowiek czynu, nieprawdaż? To dobrze, mówi Dan. Wróć, jak skończysz robotę. Pogadamy o tym, co dalej z tobą. Okej, zerknijmy do naszego dziennika zadań. Fabryka. Towarzysz Kowalew poprosił o infiltrację. Dobra, szef gangu Dan kazał mi porozmawiać z Szyszakiem w fabryce. Dobrze. W porządku. W Otradnoje się nic nie zmieniło z tego, co widzę. Dobra, zostawię sobie na razie tylko fabrykę. A jeszcze jest jakiś ziomek, to sobie z nim porozmawiam, a potem pójdziemy do tego dużego budynku. Chyba o ten budynek chodzi, bo ja żadnego innego tu nie widzę. I spróbujemy wykonać to zadanie dla Dana Denisa, dla Denisowicza. Tak, właśnie dla niego. Moi drodzy, a tymczasem wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby już na dzisiaj sobie zakończyć. I pozostaje mi mieć nadzieję, że wam się ta przygoda podobała. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Jeżeli natomiast obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, również gorąco do tego zachęcam. Po zaklikaniu subskrypcji oraz dzwoneczka będziecie dostawać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, więc niczego już nie przegapicie. Ja dostanę szansę, by trafić do potencjalnie nowych widzów, zwiększyć zasięgi mojego kanału, a tym samym rozwinąć nieco sam kanał. Ja, moi drodzy, zapraszam was też na mojego Discorda. Link macie w opisie tego filmu pod spodem. Gorąco zachęcam też do sprawdzenia opcji wspierania mojego kanału, jeśli podoba wam się to, co robię. A tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.